Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich bardzo serdecznie zgromadzonych na dzisiejszej wieczornej modlitwie. My, kochani, dzisiaj pomódlmy się w intencji tych, którzy nie mają co jeść, czy po prostu ludzi głodnych. Zatrważające, zastraszające są te statystyki, które ciągle ludzie powtarzają, piszą, wypisują. Miliony pokazują, że miliony ludzi jest głodnych. Ja ten problem głodu trochę znam od strony takiej naszej misyjnej, misjonarzy Świętej Rodziny, a konkretnie Madagaskaru, bo Madagaskar jest jednym z tych krajów, które przeżywają bardzo taką wielką potrzebę dożywienia, a więc skrajnej nędzy i głodu. 124 miliony to są najnowsze te badania z 2018 roku. 124 miliony ludzi na świecie cierpi dotkliwy głód. W informacjach, które gdzieś tam można wyczytać, one są jawne, jest podane, że światowe zasoby żywności przewyższają o 100% potrzeby żywnościowe naszej planety. Czyli 100% więcej możemy wyprodukować niż potrzebuje planeta. Połowa tego, co zostaje wyprodukowana, jest wyrzucana do śmieci. Do wyżywienia globalnego głodu, do globalnego tego świata, tych 124 milionów ludzi, wystarczy 37 miliardów dolarów. A jak podają tutaj, tylko we Włoszech rocznie wyrzuca się jedzenie warte 34 miliardy euro. Problem głodu na świecie to problem moralny, a nie ekonomiczny. My też już dzisiaj zadajmy sobie to pytanie, co robimy z jedzeniem, które kupujemy, czy przypadkiem nie mamy go za dużo. I na pewno zadajmy sobie to pytanie, co robimy dla tych ludzi, którzy nie mają co jeść i codziennie umierają z powodu głodu. No dzisiaj w tej intencji chcemy się pomodlić. Dlatego proszę, módlmy się za ludzi, którzy czy to dzisiejszego dnia już zmarli, czy być może cierpią teraz z powodu właśnie straszliwego bólu, z niedożywienia, albo czeka ich to w przyszłości. Prośmy Pana Boga, aby otworzył nasze serca, otworzył serca ludzi, nas wszystkich, na ten problem, na tych ludzi. Bo kiedyś staniemy na Sądzie Bożym i Pan Bóg powie, byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Módlmy się dzisiaj do Matki Bożej, aby otwarła nasze serca, nasze oczy na potrzeby braci i sióstr, dzieci głodujących na świecie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Rodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, w Święty Kościół powszechny, w świętych obcowanie, w grzechów odpuszczenie, w ciała zmartwychwstanie i w żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Prosimy o wiarę. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Prośmy o nadzieję. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Prośmy o miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Rozważmy część chwalebną Różańca Świętego. Pierwsza tajemnica – zmartwychwstanie Pana Jezusa. Jak mrok ustępuje światłu, tak śmierć oddała Chrystusowi należne mu miejsce. Uczymy się miłości, która nie jest podparta strachem. Pośród skał w grobie Jezus zmartwychwstaje. Kolejny raz przyjmuje swoje powołanie. Odsuwa ciężki kamień, za którym kryje się ludzkość. Czy w moim życiu są kamienie tak ciężkie, grzechy tak poważne, że nie pozwalają mi zmartwychwstać? Czy przydusiłem swoje ciało, co nie pozwala mi się wydostać do życia? Być może pokochałem swój głaz. Jezus pokochał każdego z nas, dlatego wyszedł nam na spotkanie. Co w tym czasie mogła robić Maryja? Przebudziła się o świcie z nowym oddechem w piersi. Serce matki jest niezawodne. Panie, pozwól nam doceniać rodzące się życie. Niech nas wzrusza każdy człowiek. Panie, prosimy Cię, pozwól nam widzieć tych, którzy cierpią z powodu głodu i nie mówić, jak leżący w grobie, że nic z tym nie można zrobić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Matko ludzi głodujących, módl się za nami. Druga tajemnica to wniebowstąpienie Jezusa. Wiele znaków Jezus jeszcze uczynił, zanim odszedł do nieba. Zapowiadał, ale ta chwila nadeszła niespodziewanie. Uczniowie już raz Go stracili. Panie Jezu, czy my mamy utkwione oczy w niebo, jak uczniowie? Zapowiedział im, że zostaje z nimi, że was nie opuszczę, chociaż odszedł. Maryja też pozwoliła odejść Jezusowi, bo wierzyła, że jest z nimi, chociaż nie rozumiała. My czasami też musimy odejść, pozwolić odejść naszym planom, marzeniom. Może Jezus chce od nas zupełnie czegoś innego, gdy mówi: przyjdź do mnie, szukaj mnie w górze, nie na dole, nie na tej ziemi. Może Jezus zwraca się do nas, abyśmy widzieli Go w ludziach, którzy cierpią. Nie możemy się wymówić, że ich nie ma koło nas. Jest ich 124 miliony. Jest ich mnóstwo. Prosimy Cię, Jezu, abyśmy bezczynnie nie stali na tej ziemi i nie marzyli o lepszym świecie, gdy Ty cierpisz i umierasz w bracie, w dziecku, w siostrze obok nas. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Matko głodujących, módl się za nami. Tajemnica trzecia, zesłanie Ducha Świętego. On was wszystkiego nauczy. Duch Święty, którego pośle wam, przekaże wam wszystko, podpowie wam, co macie robić. To są narodziny nowej wizji, nowego ognia. Odpowiedź Boga na nasze czasy, dzisiaj. Odpowiedź Boga również w Duchu Świętym jest na rozwiązanie głodu. 60 ponad milionów dzieci codziennie jest głodnych, niedożywionych. Duch Święty zna klucze do rozwiązania egoizmu ludzkich serc. Tylko potrzebuje zgody nas, ludzi wiary. Czy pomożecie mi rozwiązać problem głodu waszymi rękoma? Ten sam Duch napełnił apostołów, Maryję. Poszli na cały świat, zapalili ten świat ogniem. Ten sam Duch może zapalić nasze serca. Prośmy Ducha Świętego, byśmy nie byli zamknięci na tych, którzy umierają z powodu niedożywienia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Matko głodujących, módl się za nami. Czwarta tajemnica, wniebowzięcie Matki Najświętszej. Jezus powiedział kiedyś, że kto straci życie z Jego powodu, zyska je, a kto zatrzyma swoje życie, straci je. Maryja straciła życie z powodu Jezusa. Stracić życie dla Jezusa to tak naprawdę oddać je Tobie, Jezu. Pozwolić, byś Ty kierował nami, naszymi planami. Jest to strata tylko w oczach tego świata, głupiego świata. Świata zapatrzonego w siebie, jak pies, który gania w kółko za swoim ogonem. My jednak wiemy, patrząc na Ciebie, Maryjo, że kto straci swoje życie dla Boga, ten zyskuje największy skarb.
Ty zyskałaś wszystko. Pytam więc siebie w tej tajemnicy, ile jestem w stanie poświęcić dla Boga, dla miłości do drugiego człowieka. Wszystko otrzymaliśmy z ręki Boga. Panie, pozwól nam stracić nasze życie dla tych, którzy, do których nas posyłasz, głodnych braci i sióstr, dzieci. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Matko ludzi głodujących, módl się za nami. Piąta ostatnia tajemnica to ukoronowanie Maryi.
Maryjo, Bóg obdarował Cię wielkim zaszczytem, nazwał Cię królową nieba i ziemi. Ty przyjęłaś ten wielki zaszczyt, ale nie tylko jako splendor, ale widzisz też w tym zadanie. Wzięłaś, Matko kochana, świat w opiekę, jak mama. Tak nas prosisz o to, abyśmy chcieli oddać się pod Twoją opiekę i razem z Tobą ten świat leczyć, umacniać. Ten świat wzywać, wróć do Ojca, wróć do Boga. Kto odrzuca to współpracowanie z Tobą, ten potem cierpi. Prosimy Cię, Maryjo, abyśmy zawsze potrafili oddać się Tobie pod opiekę, jako Królowej naszej i Matce. Prowadź nas do dzieci Boga, a naszych braci i sióstr, którzy cierpią z powodu głodu. Ucz nas, Matko, byśmy w nich widzieli Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Matko głodujących, módl się za nami. Oddajemy Ci, Maryjo, wszystkie intencje Ojca Świętego Franciszka i Benedykta, ich osoby. Prosimy Cię za synod, prosimy Cię, Matko, za cierpiących prześladowanie, głód, wojny, kataklizmy. Prosimy Cię, Maryjo, za ludzi chorych, cierpiących w szpitalach, w domach opieki, w hospicjach, w naszych domach rodzinnych. Maryjo, dajemy Ci nasze rodziny, a w nich szczególnie dzieci i młodzież. Prosimy Cię za cały Kościół i za każdego, kto dzisiaj wziął do ręki różaniec święty. Przez wstawiennictwo księdza Jana Bertiera w modlitwie o beatyfikację polecamy Ci, Maryjo, wszystkie sprawy. Przez jego wstawiennictwo księdza Bertiera wszystkie sprawy beznadziejne. Szczególnie polecamy Ci cud uzdrowienia chorej na nowotwór Olimpii. Ojcze, źródło wszelkiej łaski, które ofiarowałeś temu słudze Janowi Bertierowi w sposób szczególny dar modlitwy i apostolatu, spraw, aby Kościół zaliczył go do grona świętych, aby przykład jego życia i jego apostolskiej gorliwości prowadził nas do poszukiwania jedynie Twojej chwały i zbawienia naszych braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Przez Jego wstawiennictwo prosimy Cię, Panie, udziel nam łaski. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Przyjmijcie, Boże, błogosławieństwo. Pan z Wami i z Duchem Twoim, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za naszą dzisiejszą wspólną modlitwę, za ten różaniec. Na koniec podzielę się z Wami taką jedną dzisiaj wspaniałą takim wydarzeniem. Spotkałem się z Panią Jadwigą. Pani Jadwiga mieszka w Wołominie i jest naprawdę niesamowitą kobietą. Zaangażowała się już od wielu lat w produkcję, mogę tak powiedzieć, różańców. Ja dzisiaj byłem po różańce, przywiozłem ponad 3000 różańców. Pani Jadwiga ma 73 lata i w tym roku udało jej się, mówi, jak sama mówi o tym, to taki cud, taki uśmiech, promyczek Pana Boga. Była w Afryce, w Rwandzie, w Kibeho. Opowiadała o tej przecudnej pielgrzymce, ale ja tylko chcę powiedzieć o jednym. Ona mówiła, że tam mieli spotkanie z dziewczyną, która wtedy widziała, miała wizję. W Kibeho były objawienia, zachęcam do poczytania o tym. I ta miała spotkanie z tą kobietą, dzisiaj już dorosłą, która do dzisiaj ma widzenia Matki Bożej. I wtedy pani Jadwiga mówi, zapytaliśmy na tym spotkaniu tą Natalię, jak matka, kiedy Maryja się objawia? I ona powiedziała, podczas modlitwy. I wtedy kapłan, który prowadził tamto spotkanie, powiedział, ale kiedy podczas modlitwy Maryja się objawia? Kiedy się modlisz? Bo cały czas się przecież modlisz. Kiedy? A ona odpowiedziała, pani Jadwiga mówi, tak cicho, takim, kiedy modlę się na różańcu. Kiedy modlę się na różańcu, Maryja przychodzi do mnie.
Kochani, módlmy się na różańcu, módlmy się na różańcu. Dziękuję, dlatego Wam tak bardzo Wam dziękuję. Wiele Matka Boża chce nam dać też łask przez Różaniec Święty, tylko musimy w nim wytrwać. Dlatego trwajmy w nim. Ja Wam na dzisiaj dziękuję za ten czas. Aha, jeszcze też proszę w intencji księdza Romka. On jest chory, jakieś ma dolegliwości zdrowotne, konsultacje z lekarzem. Nawet ten trochę nasze wspólne rekolekcje z jego strony stoją pod znakiem zapytania. Dzisiaj rozmawialiśmy ze sobą dwa razy. No i nie wiadomo, co będzie dalej. Natomiast na pewno potrzebuje też naszej modlitwy. Dlatego módlmy się też w intencji księdza Romka. Pamiętajcie o waszych prywatnych modlitwach. A ja za chwilę przełączając, jak zwykle to mamy w zwyczaju, na to, by jeszcze chwilę posłuchać tej melodii z Medjugorje, pieśni. Chciałbym Wam taką historię krótką przytoczyć, ale to już podczas tej zmiany, powiedzmy, obrazu. Co działa Pan Bóg w ludzkich sercach wtedy, kiedy pozwolimy się poprowadzić? Historia dotyczy tej naszej dzisiejszej modlitwy w intencji ludzi, którzy cierpią z powodu głodu. A jest ich, przytoczę jeszcze raz tę liczbę, niebotyczną, straszliwą liczbę. 124 miliony ludzi na świecie cierpi z powodu głodu. Jak Pan Bóg zadziałał też w duszy, w sercu pewnego młodzieńca ze Szkocji, który dzisiaj jest takim człowiekiem, co stoi na czele organizacji Mary's Meals, Posiłki Maryi, i codziennie żywi ponad milion dzieci na świecie. Ponad milion dzieci na świecie dzięki temu, że ten młody człowiek ze Szkocji otworzył swoje serce i pozwolił Matce Bożej przez niego działać. Ponad milion dzieci dostaje codziennie posiłek. To Pan Bóg działa. Jeśli ktoś chce, może tej historii jeszcze wysłuchać. A ja Was pozdrawiam i jutro już prawdopodobnie z Górki Klasztornej, bo tam już się udaje, będę transmitował różaniec. Oczywiście, jeśli Bóg da. Szczęść Boże i dobranoc. Kiedy w 1992 roku była wojna bośniacka, Magnus, tak ma na imię ten chłopak ze Szkocji, i jego brat Fergus siedzieli w lokalnym pubie w Szkocji i pili piwo. Zobaczyli wiadomości telewizyjne o konflikcie bośniackim. Czuli się tym poruszeni, chcieli jakoś pomóc tym ludziom cierpiącym. Rozmawiali w nocy, w jaki sposób mogliby pomóc tam w Bośni ludziom. Bracia postanowili, że zorganizują lokalny apel. Poproszą ludzi, żeby przynosili jedzenie, odzież, lekarstwa, darowizny pieniężne. To wkrótce ludzie zaczęli znosić do ich domów. 3 tygodnie później Magnus i Fergus wzięli tydzień urlopu w pracy. Kupili używanego Land Rovera i dołączyli do konwoju, który miał jechać do Bośni i Hercegowiny, do Medjugorje, aby tam dostarczyć te towary. Wierząc, że ich dobry uczynek został zrobiony, wrócili do domu, do Szkocji, spodziewając się wznowić po prostu znowu pracę. Byli hodowcami ryb, ale publiczne darowizny nadal napływały i wypełniały szopę ich rodziców różnymi towarami. Magnus postanowił zrezygnować z pracy, wziąć rok przerwy. Sprzedał swój mały dom, aby mógł prowadzić pomoc dla Bośni i Hercegowiny. Tak długo pomyślał, jak długo będą przychodziły dotacje, różne inne potrzebne rzeczy. Ale ludzie nie zatrzymali się w tej pomocy i Magnus już nigdy nie wrócił do swojej dawnej pracy. Wkrótce stało się konieczne utworzenie zarejestrowanej organizacji charytatywnej. 10 lat
dostarczono ponad 10 milionów funtów. Magnus zaczął budować domy dla opuszczonych dzieci w Rumunii. Pomagało powracać uchodźcom w Liberii, zakładał mobilne kliniki i ciągle dostarczał pomoc materialną dla Chorwacji i Bośni i Hercegowiny. Także otwierał różne inne projekty. W 2002 roku 200 dzieci otrzymowało już posiłki. Magnus spotkał się wtedy z kobietą, jak sam mówi, w Malawi. Z kobietą, która umierała na AIDS. Leżała na podłodze w swojej chacie, otoczona sześciorgiem małych dzieci. Ta kobieta, Emma, powiedziała, że wszystko, co zostało dla niej, to modlić się, aby ktoś mógł się zaopiekować jej dziećmi po jej śmierci. Wtedy Magnus zapytał najstarszego syna tej dzieci, o co miał największą, na co ma nadzieję w życiu. Odpowiedział ten chłopak, ten Edward, ten najstarszy syn. Chce mieć wystarczająco dużo do jedzenia i pójść pewnego dnia do szkoły. Słowa Edwarda pomogły Magnusowi w założeniu właśnie wtedy Mary's Meals, posiłki Maryi, którego celem jest zapewnienie chorych, chronicznie głodnym dzieciom wyżywienia, posiłków. W 2010 roku już 400 tysięcy dzieci otrzymuje posiłki Maryi. Magnus został zauważony na arenie światowej, nawet dostał nagrody. Magnus nie ustał w tym, widział, że maszyna dobra napędza się. Rok później było już 500 000 dzieci. Oprócz tych programów żywieniowych, jak mówił, docieraliśmy do innych ludzi w różnych sytuacjach, w których mogliśmy im pomagać. Byliśmy już prawie na wszystkich kontynentach świata. W 2012 roku 700 tysięcy dzieci otrzymuje posiłki, ponieważ karmienie w szkole stało się jedynym przedmiotem jego działalności. Magnus postanowił, że będą dawać dzieciom posiłki w szkole, tym, które przychodzą do szkoły. W 2014 roku liczba dzieci otrzymujących posiłki to już 900 tysięcy. W 2018, a więc w obecnym roku, Magnus mówi, obecnie karmimy 1 300 000 ponad 300 000 najbiedniejszych dzieci na świecie, które każdego dnia przychodzą do szkoły i dostają ciepły posiłek. Nasze proste, ale skuteczne podejście nabrało tempa i dzisiaj służymy dzieciom w Afryce, Azji, na Karaibach, w Ameryce Południowej. Organizacja Magnusa wspiera także dom dla młodych ludzi z HIV, którzy zostali opuszczeni w różnych miejscach na świecie. U Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Panie, jeszcze raz Cię prosimy, otwieraj nasze serca, byśmy potrafili działać w Twoje imię cuda, jak ten chłopak ze Szkocji. Napiszę adres internetowy, pod którym możecie przeczytać historię Magnusa, wesprzeć, jeśli ktoś by chciał to dzieło, albo po prostu jakikolwiek inny projekt.